Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Powołanie do kadry Katarzyny Grzybowskiej z Polkowic nikogo nie może dziwić. To etatowa reprezentantka, która od lat jest zaliczana do czołówki polskich tenisistek. Tworzy wspólnie z Natalią Partyką debel, który jest groźny dla każdego. Ostatnio Polki zajęły drugie miejsce w prestiżowym turnieju World Tour w Czechach i chyba to one mają największe szanse na znalezienie się w strefie medalowej. Bardzo mocno kibicować też będziemy drugiej zawodniczce z Dolnego Śląska, Natalii Bajor. Włączenie jej do kadry jest niespodzianką, a może nawet sensacją. Bajor, która gra dla AZS-u Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław, ma zaledwie 16 lat. Będzie to jej debiut na tak dużej imprezie. Nie ma się co spodziewać spektakularnego sukcesu, ale do Austrii tenisistka pojechała przede wszystkim po zebranie cennego doświadczenia. Oprócz wspomnianych zawodniczek w turnieju wezmą też udział Monika Pietkiewicz, Kinga Stefańska i Antonina Szymańska. Spore zmiany zaszły w męskiej kadrze. Zrezygnowano z etatowych Jakuba Kosowskiego i Bartosza Sucha. Reprezentacje tworzą natomiast Paweł Fertikowski, Robert Floras, Daniel Gurak, Wang Zeng i Konrad Kulpa i Jakub Dyjas. Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl.